Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku i z Dzieckim Miskrowym. chciałabym Wam zaprezentować pracę na kawaletti w kusie. Więc zapraszam Was do oglądania. Praca na kawaletti jest ważnym elementem w treningu konia sportowego, czy konia wszechstronnego, czy konia nawet rekreacyjnego. Jeśli chodzi o młode konie, to bardzo rozwija muskulaturę, poszerza wykrok, jest w stanie nabudować mięśnie, które są potrzebne do dalszej pracy. Obojętnie tak naprawdę, co ten koń będzie robił, czy to będzie koń sportowy, skokowy, czy to będzie koń ujeżdżeniowy, czy to będzie nasz przyjaciel, który będzie wszechstronnie rozwijany. Ważne jest to, żeby to robić mądrze i wiedzieć na co zwracać uwagę. I ten trening, który Wam zaprezentuję, chciałabym Wam pokazać taką sekwencję, którą y, warto potrenować, która wymaga od jeźdźca prowadzenia konia na, po, na zewnętrznych pomocach, ale też y, zmusza i mobilizuje jeźdźca do tego, żeby siedzieć prosto, równo i mieć bardzo delikatny i przepuszczalny dosiad. Rozgrzewka, którą zaproponowałam przed naszą pracą faktyczną, czyli przed pracą na kawaletkach, jest to podstawowa rozgrzewka w trzech chodach, czyli aktywizowanie zadu, wyprostowanie, zdecydowanie konia oraz impuls jazda na wprost i dołączanie kół. Praca na rzuciu z ręki, potem na troszeczkę wyższym ustawieniu, tak żeby koń zaczął delikatnie podstawiać zad. I dopiero jak rozgrzejemy i mamy dobre odczucia, czyli że koń rozluźni się, zacznie parskać i damy koniowi przerwę. Oczywiście po każdej sekwencji rozgrzewki, czyli czy po pierwszym kusie, czy jak on fajnie wykona jakiś element, czyli odpowie na łydkę, damy mu chwilę przerwy. Potem znów zaczniemy pracę w kusie i w galopie na obie strony. W momencie, kiedy konia rozgrzejemy, możemy przejść do rozgrzewki na kawaletkach. Dobrze, tak właśnie, galopuj, galopuj, niech ona się uczy. Ona musi, żeby wzmocnić się, to musi pracować w ten sposób. Super. Super! Teraz to jest galop inny. Dobrze, dobrze. Rozgrzewka na kawaletkach musi być na porządku stosunkowo prosta i niezbyt wymagająca dla konia, tak? Czyli ja tutaj zaproponowałam yy, zwykłe, proste przejazdy na wprost po czterech drążkach yy, niepodwyższonych, tak? Czyli koń na płasko przechodzi sobie w kusie. I robimy zasadę: jak z prawej rączki, to jedziemy w lewo, jak z lewej rączki, jedziemy na prawo. To jest bardzo ważne, żeby konia rozwijać, słuchajcie, na dwie strony porówno, tak? Czyli nie możemy skupiać się na jednym treningu, na przykład tylko na prawej stronie, a następnym treningu tylko na lewej. Musimy rozwijać konia równo na dwie strony. To jest bardzo istotne w rozwoju w szczególności młodego konia. Zaproponowałam dziewczynom, bo jak widzicie i pewnie już znacie te pary, jest to Daria i Daisy i Hania i Batalka. Na tamtym etapie, na którym te konie były, dosyć dużą trudność sprawiało prawidłowe najeżdżanie na kawaletki po łuku. Ustawiałam dwie sekwencje po cztery drążki i jeździliśmy w taki sposób, że z lewego na lewy i potem z prawego na prawy, tak żeby konia prostować i wyraźnie wpisywać w łuk. To nie jest proste zadanie, ono się tylko takie wydaje, bo ważne jest to, żeby w tym momencie, kiedy dochodzi do skrętu na następne kawaletki, koń był wyprostowany, czyli nasza szybkość reakcji i prowadzenie konia musi być bardzo lekkie, ale szybkie. Czyli timing jeźdźca musi tutaj być sprawny i nadążający za ruchem konia. Jeśli zbyt mocno przytrzymamy lub zbyt blokujemy konia, konie różnie reagują. Mogą zareagować w taki sposób, że będą napierać na drążki lub zupełnie się wycofywać. Lub będą się gubić po prostu, doszukać rozwiązania, co jeździec miał na myśli. Więc nasza ręka, nasz dosiad musi być bardzo szybki i skuteczny. Skuteczny, czyli podążający, lekki i nie przeszkadzający koniowi na drążkach. Bardzo lubię taką pracę, bo ta praca nie dość, że pozwala nam urozmaicać codzienne treningi, ale także pozwala rozwijać mięśnie koni i rozwijać tak samo jeźdźców w prowadzeniu. Taka praca na kawaletka w kusie jest doskonałym wprowadzeniem do pracy tak naprawdę skokowej, do pracy yy, i nauki do tego, by doprowadzać konia prawidłowo do drążka i skupiać się na elementach, które są niezwykle ważne. Czyli wzrok kierujemy zawsze na wprost siebie, na, na wprost konia przepraszam i kierujemy daleko za drągi, nie patrzymy w drągi, daleko przed siebie patrzymy, szukamy naszej linii prostej i skrętu, po którym mamy się poruszać po kawaletkach, czyli to co jest bardzo ważne też w parkurze, czyli nie kierujemy wzroku w dół, nie kierujemy wzroku w ziemię, w drążki, w które jedziemy, tylko daleko za, tak żeby y, poszerzać perspektywę. Moi drodzy, każda praca na kawaletkach jest wymagająca dla konia, dlatego też jest bardzo ważne to, by po treningu takim, w którym naprawdę zacznie wychodzić, koń musi poczuć nagrodę. Jeśli nie puka, przechodzi czysto przez drążki, musi dostać przerwy, być pogłaskany, dać długą wodę, czyli po prostu dostaje nagrodę. Ważne jest to, żeby dbać o to, właśnie jak pracujemy na kawaletkach, jeśli koń puka od drążki, to nie powinien dostać przerwy. Dostaje przerwę w momencie, kiedy czysto przejdzie przez drążki, nie dotykając ich. To powoduje, że budujemy w koniu właśnie poczucie, że aha, czy jak ja będę podnosił wyżej nóżki, będę tutaj pracował tak, że nie dotknę tych drągów, będę miał przerwę. Czyli yy, idziemy w kierunku pozytywnego wzmocnienia, do szanowania drągowiny, najprościej mówiąc. Czyli to przełoży nam się też na trening skokowy, czy trening na, na kawaletkach w galopie. Więc pamiętajcie o tym, że koń, jak czysto przejdzie, zawsze musi mieć przerwę. Oczywiście, jeśli spełni wszystkie nasze, tak jakby, wymagania w trakcie prowadzenia, ale jeśli mamy problemy z tym, że koń puka, stuka i nagle przejdzie ładnie, czysto, powinniśmy dać mu przerwę, żeby wiedział, że to właśnie jest nasz cel tej podróży. Moi drodzy, to na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek, że może Wam podpowiedziałem jakieś fajne rzeczy które możecie zastosować w własnym treningu. Ja bardzo doceniam pracę na kawaletkach, czy w kusie, czy w galopie, ponieważ pozwala mi też jako osobie trenującej ludzi i koni wyłapywać niuanse w dosiadzie, w ręce, w prowadzeniu, które możemy przełożyć potem na pracę skokową. Myślę, że to Wam też się przyda i tak naprawdę te zadanie, które zaproponowałam tej dziewczynom, wbrew pozorom nie jest takie łatwe. Warto je poćwiczyć, warto spróbować na własnym placu i na swoim koniu, czy na koniu, na którym trenujecie. Moi drodzy, ja tymczasem będę kończyć, ale chciałabym Wam jeszcze zaproponować wejście na nasze social media, czyli na Instagrama Stajnia Iskra, czy na naszą stronę stajniaiskra.pl. Mamy zawsze aktualne informacje, aktualne propozycje, czy szkoleń, czy innych fajnych rzeczy feriowych, na przykład, czy wakacyjnych. Ale także, żebyście wchodzili na naszego Facebooka Stajnia Iskra. Moi drodzy, to na tyle. Dziękuję, że jesteście i do zobaczenia.